Pociąg, pociąg, szybko! Nie! Witam wszystkich bardzo serdecznie, w uszach dzwoni pamiętam! A to kolejny odcinek Zagrajmy w Mirror's Edge. Rozpoczynamy od miejsca, w którym zakończyliśmy odcinek poprzedni, czyli od metra. Trzeba będzie przeskoczyć na drugą stronę. Dobrze, udało się. To, co nie udało się ostatnio, zrobiłem teraz. Więc korzystając z chwili czasu, że tu jest na razie spokojnie, chciałbym ogłosić parę rzeczy. Po pierwsze, wiem, że w poprzednich odcinkach był zniesynchronizowany dźwięk w porównaniu z tym, co oferowało wideo. A to dlatego, że konwerter mi się zwalił. Niebiescy zatrzymują pociągi w tunelach. Szybko, 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 do tyłu trzeba. Za plecami masz pociąg, zmiataj tamtąd. Zatajuko w tunelu. Dobra, przewróciłem się. Dobra robota. I niestety tym konwerterem to się dwaliło, a kiedyś... Jest w pobliżu. Pomoże ci. A... Problem był taki, że ja się zorientowałem, kiedy już oryginalne nagranie usunąłem i nie było możliwości tego naprawić. O mordercy. Tak? Tak. O mordercy Pope'a. Dostałam cynko spotkanie w New Eden Mall. Chyba tam zajdę. Cholera, Faith. Czemu to robisz? To nie twoja walka. Nie wiem, schowaj się gdzieś. Kiedy byłam dzieckiem, nie lubiłam dawnego miasta. Moi rodzice lubili. Przynajmniej uważali, że coś warto chronić. Mama i tata przyjaźnili się z Pope'em. Organizowali protesty, pikietowali przed biurem burmistrza, zabierali nas na pochody. Wtedy nie rozumiałam, dlaczego. Merk mówił, że twoja mama zmarła. Zabili ją w czasie zamieszek w Śródmieściu. Marsz z tragicznym finałem. Przykro mi. Potem jakoś nasze drogi się rozeszły. Ojciec sobie tego nie wybaczył, a ja po prostu niedługo później odeszłam. Nie potrafiłam mu wybaczyć. Ty poznałaś Merka? Nakrył mnie. Na włamaniu do jego mieszkania. No coś ty. Nikt o tym nie wspominał. Zaproponował szkolenie. Wydawało mi się, że to dobry sposób na zejście z ulicy. Niewiele więcej mi zostało. To, co teraz robisz, to najszybsza droga do grobu. Wrobili w to moją siostrę. Muszę oczyścić jej imię. Jestem jej to winna. Przetrwam. Tym się przecież zajmujemy. Przetrwanie jest przereklamowane. Trzeba też trochę pożyć. Pójdziesz ze mną jutro? Przydałaby mi się pomoc. Nie mogę. Drake ma dla mnie robotę. Mówi, że za dużo się obijam. Słuchaj, muszę iść. W porządku. Wkrótce znowu będą do mnie strzelać. Ruszaj. Faith. Uważaj na siebie. No, smutna historia, prawda? Gdybyście przyłożono trochę więcej do fabuły w tej grze, to handlowa New Eden jest na... mogłoby wyjść coś bardzo fajnego. Niedaleko będzie przejeżdżał burmistrz Callahan, więc pełno jest blokad. Jednak tego co wiem właśnie, te narzędki nie potraktowano do końca poważnie. Wyszło to, co wyszło. Mi się tam podoba, ale to do takich typowych filmów amerykańskich akcji to... dużo się nie różni. Nie ma czegoś takiego, o czym myślałem, że będzie jakaś wyrafinowana historia, czy coś w tym desen. No ale dobra, co mam zrobić? Dostać się do centrum handlowego New Eden. I co? Coś dziwnego, jesteśmy na powierzchni. Ojejku, jesteśmy na ziemi, jak tu fajnie, nie? Samochody stoją w ogóle. Powinno być przejście na kładkę między sekcją 3 i 4. Tam są gliniarze. Dużo gliniarzy, nie?
Właśnie tutaj chyba zaraz zacznie się do nas strzelanie. Jak tylko zobaczą, że o, my coś jesteśmy, to zacznie się strzelanie w kierunku bezbronnej dziewczyny. Na łączach 3, nadchodzą następni niebiescy. Jak już mówiłem... Ojej, ojej, ojej! Fak, fak, fak! Co ja tu mam zrobić? Się kurna zrobili to sobie... strzelnicę treningową. Nie, nie, chyba tu mam biec. Czy ja się wróciłem teraz? Czyli... zaraz, tam mam biec, co? Ale stamtąd przybiegłem, to bez sensu. A nie, ku, to jest to do odwracania. Za którym klawiszem się sprawdzało, że... zaraz. Lewy alt. No dobrze. Biegniemy za skazaniego, za skazaniami lewego alta. No to chyba był zły pomysł. No nie wiem. No właśnie, daleko nie pobiegnę. Ojej, dawno grałem. Nie pamiętam, jestem chujowy, jak to niektórzy mówią. Powinno być przejście na gładkę między sekcją 3 i 4. Ja muszę wejść na górę na metro, tak mi się teraz przypomina. Ale to za mało, żeby coś wiedzieć. Na łączach 3, nadchodzą następni niebiescy. To mi wskazuje, że tam mam iść, no. O, tak. O, tak. Zawsze to się łapało, a teraz jak już normalnie zbiegam, to... nie. Powinno być przejście na gładkę między sekcją 3 i 4. Okej, poszliśmy lewą stronę i jesteśmy na metrze, co? Zejdź po torze czwartym na następne schody. W pobliżu powinna być kolejka. Wracaj na dalej, tam twoje miejsce. Dobrze. Już wiadomo wszystko. W ogóle ta gra jest strasznie głośna. Nie pamiętam, żeby aż tak mnie to denerwowało. Zaraz. Kolejka jest tutaj, widzisz? Doruszaj. Spoko. Dzięki. Okej, wszystko jest gotowe. Jest już samochód. To drzwi czerwone. Czerwone drzwi mnie uratują. Ale tu oto jebnie. To dlatego, że weszliśmy teraz po podwórkę i tak wali, czy to... takie filtry złe są nałożone. O, czerwona podłoga. Wow, ta gra ma niezły kolor. Ta gra ma bardzo specyficzne kolory. A takiego mała jak Polska cała. Utrzymać pozycję. Utrzymacie pozycję? Przepraszam, co? Mi się wydaje, czy ja już z tej windy nie wyjdę. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie lecimy do... New Eden. Musiała zaczekać na załadowanie się poziomu, hehe.
Też tak macie, jak wchodzicie do sklepu, to musicie stanąć w przejściu i poczekać, aż wam się poziom załaduje. Tak. Trzeba sobie usprawnić kartę graficzną w życiu. Dobra, tu się podświetliło, to tędy. Excuse me? To ty właśnie zrobiłaś, Fate? To było chyba coś nie do końca przewidzianego. Dobra, mniejsza o to. No właśnie, chciałem zrobić tygryska, to... No nie, to ona się nie złapała, a teraz jak nie robię tygryska, to... Ała, moje nogi. Teraz. Właśnie, tutaj jest rura. Będziemy biegać po klimatyzacji. W ogóle nie wiem, na czym te klimatyzacje muszą być przyczepiane, jeżeli utrzymują dorosłego człowieka. Tu. Przed tobą niebiescy zajmują dach. Chyba będziesz musiała pomóc. Dzięki za te oczywiste rady. Ale gdzie będę musiał powalczyć? Lepszą walką jest ucieczka. Ej! Dobra, nie wiem jak tu z czasem. Dlatego przy, prawda, rowerze zrobię zakończenie tego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Zagrajmy Mirror's Edge.